Łukasz, mamy okazję dzisiaj porozmawiać troszkę w Warszawie. Jesteś w Żoliborskiej Szkole Boksu. Trenujesz tutaj razem z Ewą, Gasem i z dziewczynami, które przyjechały na sparingi. Jak w ogóle, co ty tu robisz w Warszawie? Jak to wygląda? Przyjechałem do Gasa. Trenować dalej, nie? Nie chcę robić jakichś dużych przerw w treningu. Dlatego wziąłem 2 tygodnie wolnego po walce z Wowkiem. W sumie to tydzień, bo tam już ten drugi tydzień zacząłem się trochę ruszać. Ale na święta podjadłem trochę, także musiałem przyjechać do Warszawy i zaczynam znowu zasuwać. No właśnie, już jakaś walka na horyzoncie, czy generalnie cały czas chcesz się utrzymać w treningu? Chcę się utrzymać w treningu generalnie, a walka najbliższa, no nie wiem, no rozmawiam tam z Mariuszem Grabowskim i z Mateuszem Borkiem, to szykuje się coś większego na jesień. No dobrze, to teraz wróćmy do swojej walki z Wowkiem. To nie była łatwa walka. Wowk dużo większy, tak się wydawał fizycznie. No przetrzymałeś ataki, miałeś kryzys w pewnym momencie. Jak wspominasz? Tak, pamiętam, no, w 6, w 7 rundzie miałem taki kryzys. I po tych ciosach na dół i trochę mi odebrało oddechu. Taki jeden dostałem poniżej pasa, że aż mnie kurde brzuch zabolał. Ale to chyba bardziej mnie tak sfrustrowało niż zabrało sił. Nie? I przez właśnie 2 rundy złapała mnie taka frustracja i w sumie to chciałem mu coś zrobić, ale sam nie wiedziałem, co mu chcę zrobić. I to tak wyglądało, no ale po 7 rundzie przyszedłem narożnika, dostałem taką tak zwaną zjebkę, reprymendę od coacha i od 8 rundy zacząłem znowu robić swoje, no i 9 to trwało 20 sekund, trafiłem prawym. No, ciężki nokaut. Powiem ci, że ja się nie spodziewałem, że znokautujesz Wowka. A ja mówiłem, że nikt się nie spodziewał, ale ja mówiłem przed walką, że Rocky też był mniejszy od Iwana Drago, a go znokautował. I się sprawdziło. Naprawdę bardzo dobra, emocjonująca walka i przez chwilę uznawana, przez wiele osób mówiło, że to jest bardzo dobra, jedna z najlepszych walk w tym roku. No ale później wyszła walka Talarek-Szymański. No i siłą rzeczy przebiła. No taką walkę to ciężko by było przebić, naprawdę. Powiedz, dużo dają? Ile daje taka walka właśnie? Gdzie jesteś na skraju wyczerpania, później musisz walczyć ze sobą, ze swoją psychiką, ze swoimi słabościami, żeby później wygrać. Jak to jest? Na pewno zyskałem tak bardzo dużo mentalnie przez tą walkę. Nabrałem takiej pewności siebie, że z każdego kryzysu można wyjść, że przede wszystkim można znokautować dużego, silnego przeciwnika. No i właśnie taką pewność siebie zyskałem, nie? Że czasami w walkach jest tak, że nie wszystko idzie po naszej myśli, ale no kwestia jest tego, żeby pomimo tego, co się tam dzieje, zachować spokój, wrócić do siebie, nie wpadać w panikę. No i ta walka na pewno dużo mi dała pod takim względem mentalnym. Jak wyglądał wtedy Gaz, praca z Gasem w narożniku? Jakie były rady Gasa? Co Gaz mówił wtedy? Jak w ogóle się współpracuje z Gasem w narożniku? No z Gasem mi się współpracuje no super, no ja to zawsze mówię, że dogadujemy się świetnie i na sali, i poza salą, i w ringu, już w samej walce. No teraz co, no przez pierwsze 5 rund, no to tam Gaz za dużo uwag nie miał, no bo tam wszystko wychodziło tak jak miało wychodzić. Bardziej chodziło o skupienie się na tym kryzysie. Tak, no właśnie on bardziej starał się mnie uspokoić, bo on chyba widział, że ja po prostu nie jestem gdzieś tam zmęczony, tylko że jestem taka, no mówię, padła mnie taka frustracja, że no chciałem mu, tak, czasami jak się coś robi, na przykład coś się naprawia i coś nie idzie, to się tylko kurwa, żeby i wyjdzie coraz gorzej. No i mnie chyba coś takiego dopadło w tej walce. No i Gad właśnie starał się mnie uspokoić, mówię, hej, jest wszystko w porządku, zrób to co robiłeś i wygrasz tą walkę, uspokój się. No ale ja to jestem taki w gorącej wodzie kąpany, że zajęło mi to 2 rundy, żeby się uspokoić. No to się udało. No i teraz wracamy do rzeczywistości tego, co jest w tej chwili, czyli planowana jest większa walka po wakacjach. Tak, tak.
Tak, szczegółów jeszcze nie znam dokładnie. Na razie zostaję w treningu. Na pewno na jesień będę boksował. Mam nadzieję zrobić jeszcze dwie walki do końca roku. No tutaj też szczegółów jakichś nie chcę też zdradzać, bo to wiadomo, różnie to bywa, to może się coś zmienić. Także przyjechałem do Warszawy, zostaję tutaj do walki Ewy. Później najprawdopodobniej Gaz będzie wracał na Florydę i no ja pewnie pojadę do niego. Już nie mam kolegów w ogóle. W Polsce Gaz jest moim jedynym kolegą, to tak jeździmy wszędzie razem. Nie, ale serio, to jest nie żart. No, słuchaj, jeszcze o coś chciałem zapytać. Już wiem, o Patryka Szymańskiego chciałem zapytać. Rozgorzała taka dyskusja na jego temat, czy powinien kończyć karierę po takiej walce, czy jak ty sądzisz, czy Patryk powinien kończyć karierę twoim zdaniem? Nie, moim zdaniem powinien kończyć karierę, na pewno. Ja rozmawiałem z Patrykiem po jego walce i uważam, że w Patryka walce nie zagrała Patryka głowa, ale to nie chodzi o to, że tam gdzieś przed walką był stremowany czy zestresowany, bo był pewny siebie, był spokojny, ale jednak ta głowa pracuje trochę inaczej jak już się wchodzi do ringu i staje się naprzeciwko faceta, który jest w dobrej formie i chce nam urwać głowę, nie? No to wtedy najciężej jest zachować spokój. Tym bardziej jeszcze w takim momencie, w którym się dostanie jakiś cios, no to ta głowa właśnie gdzieś tam jest wtedy najważniejsza i tu można, nie wiem, biegać po 10 km dziennie, robić 20 rund sparingu, ale ta głowa może nam albo pomóc, albo nam zaszkodzić bardzo, nie? Odebrać tą całą wydolność. No i moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz, nad którą Patryk musi się skupić teraz, jeżeli wróci. Mam nadzieję, że wróci do boksu. No i tak, no bo na sparingach to mógł sparować tam po 15 rund i się czuł dobrze. No a tutaj gdzieś tam w trzeciej rundzie już mu brakowało wydolności. No i no mówię, no tutaj nie zagrała mu głowa, bo on był gotowy zrobić dużo więcej rund niż 3, nie? Także. Czyli te przygotowanie też fizyczne miało duże znaczenie, no bo jeżeli ty czujesz na przykład jako zawodnik, że słabniesz, że te przygotowanie fizyczne jest gorsze, no to zaczynasz wtedy za dużo myśleć, może się coś wydarzyć, tak? O to chodzi? Nie, chodzi mi o to, że jeżeli się dostanie w głowę, no to mówię, no ten stres potrafi zabrać tyle, że to nie jest tak naprawdę ważne, ile się przebiegnie i w ogóle. I najważniejsze jest to, żeby zachować w tym wszystkim spokój. Opanować ten stres. Dokładnie, no bo to może albo pomóc, albo to może zabrać wszystko, co się tam wysparowało, wytrenowało. No i moim zdaniem to nie zagrało, no bo Patryk gdzieś tam dostał cios chyba w drugiej rundzie, tak? Może na deski pierwszy raz. No i później już się zaczęły sypać klocki. Niestety. Czyli nie chciałbyś, żeby Patryk kończył karierę? Nie, na pewno nie. Kurde, Patryk ma ile? 26? 25? 26 lat? No, też młody chłopak i kurde, no, zrobił dobrą walkę i też nie walczył z Bamem, no, bo Robert jest naprawdę dobrym zawodnikiem i po takiej walce Patryk zyskał na popularności jakby stoczył ich z 15 zwycięskich, nie? Także jak najbardziej powinien wrócić, przemyśleć tam pewne sprawy. No i tak, że mam nadzieję, że Patryk jeszcze do nas wróci i na pewno jeszcze chciałbym z nim zaboksować na jednej gali. Tam były też kontrowersje z tymi bandażami, z tejpowaniem rąk. Ty byłeś na miejscu, tak? Byłem, tak. I generalnie no, już sprawa jest w sumie wyjaśniona, ale jak ty to teraz odbierasz po tym całym zamieszaniu? To był plastik, gąbka? To było coś takiego. Jak czasami, tak, byłem tam przy tym, jak te bandaże ściągali, to była taki materiał jakby z karimaty, takie wycięte wkładki. Kurczę, to nie było, twoim zdaniem? Nie wiem, jakby to się zachowało, jakby to nasiąkło potem, tak. Wiesz, naprawdę. Abstrahując od sytuacji, bo przepisy mówią jasno, że tejpujesz ręce, bandaże tylko i ewentualnie plaster i nic więcej, tak? To już zostawiamy temat, ale
patrząc na to inaczej, czy troszkę z boku, czy takie rzeczy mogłyby mieć wpływ na walkę, na to, co się dzieje w walce? Kurde, mówię, sama gąbka moim zdaniem nie miała takiego, nie miałaby dużego znaczenia, ale jeżeli by nasiąkła potem, nie wiem, jakby to się zachowało, bo to nie była taka zwykła gąbka. Dokładnie, dokładnie, no bo generalnie no tutaj z przodu powinna być sama gaza, nie? No i po coś jest ten przepis, no to nie wymyślił sobie ktoś tego od tak. Dlatego, nie wiem, taka dziwna sytuacja, niepotrzebna w ogóle. Ja myślę, że teraz to jakby będzie bardziej monitorowane przez Polski Związek, chociażby przez superwizorów, którzy są na galach, bo to będzie teraz jeden z większych punktów, na który trzeba będzie zwrócić uwagę. No, zobaczymy. Generalnie, no, tak jak mówisz, nie powinno być nic pod rękawicami oprócz plastra i bandaży. No tak, no kurde, są takie przepisy i musimy się ich trzymać. No tutaj nie wychodzimy grać w piłkę i tutaj bijemy się po głowach i wiesz, no jeżeli ktoś oszukuje, no to powinien już naprawdę zostać za to ukarany, bo tutaj wychodzimy na ring i staramy sobie zrobić krzywdę, znaczy no nie staramy się zrobić, uszkodzić jakoś tam zawodnika, no ale no wiadomo, no gdzieś tam uderzamy się w głowę, walczyć, no wychodzisz walczyć i jeżeli gdzieś tam, nie wiem, czy nawet doping, ostatnia sprawa z Millerem, no kurde, no za coś takiego, no naprawdę powinni solidnie karać, bo tak jak mówię, no tutaj wychodzisz z kimś walczyć, idziesz uderzyć go w głowę, no i jeżeli oszukujesz to robiąc, to jest normalne przestępstwo, nie moim zdaniem. Dlatego no, powinni naprawdę za takie rzeczy surowo karać. Zdarzają się przypadki, że pewne rzeczy znajdują się w odżywkach, różne suplementy są różnie jakoś tam dobierane. W różnych krajach są różne przepisy dotyczące suplementów i może się zdarzyć pomyłka, jeżeli chodzi o nazwijmy to doping. Ale no tutaj, jeżeli chodzi o Millera... Hormon wzrostu raczej nie występuje w odżywkach, bo po pierwsze bierze się go w zastrzykach, także... Wiesz co, mi się przypomniała sytuacja z Mariuszem Wachem troszkę. I tam się Mariusz tłumaczył wtedy, że amerykańskie odżywki mają zupełnie inną strukturę, inaczej są inne przepisy dotyczące... To też prawda. Składników takich struktur. No to też prawda, ale... No jeżeli walczymy gdzieś tam w Niemczech, no to nie wiem, no to jest takie, znaczy dla mnie to jest oczywiste, jeżeli biorę jakąś odżywkę, to chcę wiedzieć, co tam się w niej znajduje przede wszystkim, no jeżeli coś jest na liście. Jako profesjonalista na pewno zwracasz na te wszystkie rzeczy uwagę. Tak? No jasne, jasne, no także jeżeli ktoś by mi tam coś dał, nie wiem, zapakowany w jakimś pudełku i powiedział to już przed treningiem, to po treningu to pewnie bym się zastanowił kilka razy, czy to zrobić, czy nie, no nie, no i... No tak. Wracając do Millera. No. Zakaz dożywotni boksu. Czy to za surowa? Ja bym nawet po coś takiego mógł pójść, bo to złapali go na... Bo to nie był na takich, przypadek, tak? To nie był, po pierwsze to nie był przypadek, a po drugie go złapali, no właśnie złapali go na takich substancjach, których nie mógł gdzieś tam żyć przez pomyłkę. On to świadomie brał, aplikował sobie i... Czy dożywotni? Nie wiem, no na pewno... No ja taki 50-50 jestem. No ale na pewno też nie jestem za tym, żeby gdzieś tam go wpuścić do boksu za pół roku, nie, czy nawet za rok, nie? Czyli to może być już po karierze tak naprawdę, mimo tego, że to jest w sumie młody bokser. No tak, ale moim zdaniem on teraz sobie w tym momencie ominęła go chyba największa szansa w życiu. I sportowa, i finansowa, bo tam z walki miał dostać 6 milionów chyba? No grube pieniądze. No także... On nauczkę i tak dostał za to już, ale kilka lat na pewno bym mu za to dał. Okej,